Cześć, Ricky! Do zobaczyska na hali! Cześć, mordzia! Teściowa nadal cierpiąca? Cześć, pracy! Dzień dobry, Sali! Hej! Ty, wrzesień się gibnął! Wcale nie! Hej, chłopaki! Cześć, Jerry! Szanowanko! Panie, Sullivan! Nie no, panowie, mówcie mi Sali! Więc mówisz, że ten zegarek wskoczył i zacisnął ci się na ręce? Naprawdę, to nie moja wina! Powaga! Wierzę ci, Ben. I już na zawsze zostanie potworem? Nie jest potworem, tylko kosmitą. Bo spójrzcie tylko. Od razu widać. Król Kusko? Ja, a ty myślałeś, że kto? Jakoś nie wyglądasz na króla tak jakoś. Co znaczy na króla tak jakoś nie wyglądam? Zrób tak. Co to ma być? Jakaś durna gra, w którą wy, prostaczkowie... A pamiętasz może, co ty miałaś zrobić? Jasne. Miałam podlać rośliny. Może te rośliny? O, raptem 2 dni o nich nie pamiętałam. Ale i tak nie wyglądają najgorzej. Aha. Widzisz, jak to jest, gdy się zapomina o obowiązkach? Kiedy się tego nauczycie? Dzień dobry, Tex. Dzień dobry, panie Spawalski. Tex. Kto mi zamknął bramę? No, ja tylko chciałem... Nigdy tego nie rób, Tex. Zamknąć tę bramę znaczy odciąć się od pomysłów. Widzisz, zwykłe roboty przychodzą tu zewsząd. Przynoszą różne pomysły. A ja słucham nawet tych najdziwniejszych. Ben, skoro znalazłeś tę wiadomość, musisz być już głęboko. Niewiele mogę ci jeszcze ujawnić, ale mogę powiedzieć jedno. Nie wolno ci walczyć samemu. Do teraz spotkałeś już pewnie dzieci innych hydraulików. Musisz znaleźć ich więcej. Musisz zbudować całą ekipę. To nie jest mój pokój. Archie, no chodź, mordko. Archie przerażający. Maskotka strachotechniki. Ty co robi tutaj? Buchnąłem go. Pokażę go Rykom. Komu? Ryk Omega Ryk. Najlepsze bractwo na kampusie. Przyjmują tylko śmietankę elity. Dobra, ja łapię Wyrko, a ty świniaka. Gotowi? Nie, nie. Bardzo dobrze, nie puszczaj. Uważaj, kąsa! Gratuluję panu wyboru na króla dzisiejszej parady. Znów mnie kompletnie zaskoczyli. I to już 5 raz z rzędu. Ta. No to może by to uczcić. Pączkami? Aha. Już na pana czekają świeżutkie. Nie, to przynoś mi je, póki nie stracę przytomności. No cóż, kto dzisiaj ma czas na czytanie? Poza tym mam nowe hobby. Dręczenie żałosnej duszy Fausta. Co na to powiecie? Nie moja działka. Hej, Laser! Widziałem twój kawałek w telewizji. Dobra robota. Dzięki. Trafisz sam do domu? Tak. Wiesz, że ten Nuvo Gen to tajna produkcja. A Hallstrom nie miał nikogo, kto by zgłosił zaginięcie, więc muszę cię spytać, jak namierzyłeś ten temat? Trzeba patrzeć, popytać tu i tam. Rusz się czasem z tej knajpy. Sam posłuchaj, Joe. Serce jest słabe, ale bije. Jest skrajnie wyczerpana. Nie potrafię powiedzieć, czy z tego wyjdzie. Zwierzęta nie walczą o życie w taki sposób, jak czynią to ludzie. Chciała dotrzeć do domu. Osiągnęła to, więc może teraz usnąć i więcej się nie zbudzić. No, jako brutalny pomagierizm nie miałem tylu przyjaciół. A teraz proszę, nasz krąg jest szefem kuchni. I starszym donosicielem. Jeśli jest zarejestrowany znakiem towarowym, zabrania się jego użycia pod groźbą sankcji karnych. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. A w przyszły wtorek dałem nową czapkę. No to przecież taką okazję trzeba oblać. Znoszę toast za krąga, żeby ci się zawsze układało. I to do końca życia. Pani! Doktor! Co mam robić, boli brzuch? Pani! Doktor! Dziś połknąłem 7 much, pani! Doktor! Jak samotny kowboj. Muszę przez życie iść, każdy dzień jest jak rodeo. Dzięki, Pearl, ale muszę cię ostrzec, że ona... że jest trochę uparta. O, nic się nie martw, Abner.
Na pewno jakoś się dogadamy. Trzymaj się, Pearl, i jeszcze raz dziękuję. Szmigły, co ja ci tak od mniej więcej zawsze powtarzam? Na mnie patrz! A tak, kurierami zostają tylko i wyłącznie psy. A ty nie jesteś psem. Co? Jesteś małym lisem polarnym i nawet nie będziesz wystawał zza tych sań, nie mówiąc o paczkach. Dociera coś? Tato, nic ci się nie stało? Tak, wszystko gra, córciu, tylko utknąłem. Zbudujesz coś, co pozwoli nam wejść do pojazdu szpadla? Po tym, jak uratujemy mieszkańców, tak? Jasne, ja tu sobie poczekam, a wy musicie współpracować. Nie wolno ci otwierać drzwi, kiedy ją trzymasz. Przepraszam, panie zawiadowcu. Jestem pracownikiem Norweskich Kolei Państwowych i nie życzę sobie tu takiego cyrku. Ma nigdy nie przekraczać tej linii. Rozumiesz? Rozumiem. W dodatku pod żadnym pozorem nie chcę jej widzieć na dole, w moim biurze. W biurze telegrafu i w żadnym innym budynku stacji. Ani też na peronie. Zrozumiano? Gdy goni pech, szczęścia brak i właśnie pada deszcz. Pobiorę wdech, napełniam bak i lecę sobie gdzieś. Nie narzekam na swój los i na pogody złe. Nim dzień zaświta, moja bryka do nieba sobie mknie. Gnam sam, ten aż odgram swój mam. Weź także nas. Zostawiam tu ten cały kram i gnam. Okiem w dal. Najwyraźniej mięśnie to nie wszystko, mój drogi. No dobrze, teraz zobaczysz, kobieto. Moje muskuły przeciw jego muszczkowi. Niech pokaże, ile jest wart. Żartujesz? Nie, to uczciwy męski pojedynek. Co powiesz, synu? Walczysz ze mną? Chcę, żeby wszyscy mieszkańcy Kucykolandii znaleźli się w lochach jeszcze dziś. I pamiętajcie, szczególnie zależy mi na ludziach. Ludzie tak jak troglesi mają ręce. Potrzebujemy dwuręcznych niewolników. Będą dla nas pracować. A teraz precz stąd!